Cześć. Mieliśmy dla was taką oto konstrukcję. Jest to taka kłódka GJM LX60, jeżeli tu wierzyć oznaczeniu. Top Security z boku dumnie. I cóż, dzisiaj zaskoczę was, nie będziemy pikować. Otworzymy tę konstrukcję finezyjnie na trzy sposoby, bez użycia takiego wytrychu w klasycznym tego słowa znaczeniu. Tak, no i tyle. Tak sobie myślałem, czy nie zrobić takiego lifehacka, wiecie, trzy metody, jak otworzyć kłódkę bez klucza. Ale cóż, nie zrobię tak, bo ja paplać lubię, a tam muszę podkład muzyczny zrobić i tak dalej, i tak dalej. Dobra, zacznijmy może od czegoś, od zaprezentowania jeszcze raz klucza. Ale szybki materiał zrobię. Co my tu będziemy próbować w tej chwili robić, to wszystko. Co? Pierwsze dwie metody polegają na tym, żeby wcisnąć ten oto element, czyli rygiel. Możemy to zrobić na dwa sposoby w tej kłódce, być może na więcej, ale ja znam dwa. Pierwszy to wciśniemy cienką blaszkę tutaj przy pałąku, a drugi to włożymy coś cienkiego, jakiś pręcik i spróbujemy poruszyć mechanizmem rygla. To są, rzecz jasna, konstrukcje słabe, bardzo punkty tej konstrukcji i nie tylko tej. Jest sporo kłódek zatrzaskowych, które mają tą podatność i to jest słabe, tak? Producenci o tym wiedzą, a i tak klepią to, zwłaszcza te tanie konstrukcje, na potęgę z tymi błędami. I cały chyba świat tym wie, że filmów jest pierdyliard, można powiedzieć, na ten temat. Dobra. Więc przejdźmy od słów do czynów. A, jeszcze jedna rzecz. Też często spotykam się z pałąkami wyciętymi z dwóch stron. Tymczasem nie ma żadnego rygla z drugiej strony, tylko z jednej. Więc nie wiem, czy chodzi o to, że producenci pałąków są tańsze, że albo robią od razu tak z dwóch stron na wszelki wypadek, a później montują w kłódkach. No, nie przeszkadza, tak? No ale tak wygląda, jakby sugerował, że producent twierdzi, że tutaj są tam z dwóch stron, tam konsumentowi mówi, że jest rygiel, więc jest trochę trudniej ją tam zaatakować albo wyrwać. Dobra, nie paplam. Pokażę wam pierwszą metodę podkładkową. Ja wiem, że ja o tym robiłem materiał, nie tylko ja. Już. Top Security. Ale warto do tego wrócić, warto mieć świadomość tego, że są kłódki, które tak łatwo otworzyć bez klucza i bez niszczenia i bez umiejętności w zasadzie lockpickingu żadnych. Dobra, druga metoda to, co mówiłem wam, podważanie mechanizmu rygla. Włożymy cienki przedmiot i przesuniemy po prostu rygiel. Gdyby kłódka była z dwóch stron ryglowana, trzeba by to zrobić z dwóch stron. Byłoby trudniej, bo ten jeden rygiel mógłby się zamykać, podczas gdy pierwszy, wiecie, uchylimy, później próbujemy drugi. No, też się da. Nie jest taki wielce skomplikowany, no, ale dużo trudniejsze niż tylko włożyć coś i... O, to powiedziałem i nie. I pstryk, otworzona, otwarta. Jak wolicie. Obie formy są poprawne. Dobra. To była trzecia metoda, druga metoda, a trzecia jest najfajniejsza, bo wykorzystuje taki błąd konstrukcyjny, to grzebienie wykorzystamy. I to jest też taki błąd konstrukcyjny, dwa w zasadzie. Jeden taki, że dosyć łatwe wejście na klucz, mimo że piny zabezpieczające, co z tego. A drugie, że komory za głębokie i my możemy dwa piny, ten key pin i driver pin, który tutaj trzyma, on jest tutaj, ten. Nie możemy puścić teraz zamka. Ciśniemy tak głęboko, że one oba się schowają w komorze z sprężynką, a my luzując lekko przy jakimś tam napięciu, tym grzebieniem powinniśmy dać radę otworzyć konstrukcję. Czekajcie, tylko trzeba go wsadzić. O, dobra. Mamy do końca. Przekręcam, lekko luzuję. No i nic nie wyszło. To jeszcze raz. To jest jakby metoda najbliżej lockpickingu, ale nadal daleko. Konstruktorzy kłódek się zorientowali oczywiście, że taka gafa powstała i teraz mi nie wyjdzie znowu i zabezpieczyli się przed nią w taki sposób, że
zmniejszyli, te komory są krótsze, nie zmieszczą się piny. Najprostsze, co można było zrobić, nie zmieści się już pin, ten key pin, driver pin i sprężynka w komorze do końca, zawsze ten key pin będzie lekko wystawał. No i wtedy już nie ma szansy, żeby to wszystko wcisnąć. Spróbujmy jeszcze raz. No, teraz nie chcę wyjść, nie wiem, czy mi się tutaj coś już... O, jeszcze. Moje narzędzie odrobinę wygięło. O. No i tak to działa. Także dzięki wielkie za oglądanie dzisiaj, mówiłem. Nie wiem, czy mówiłem, ale krótki materiał. Trzy sposoby, jak otworzyć kłódkę bez klucza i bez niszczenia i bez, powiedzmy, takich wytrychów. Na pewno bez napinacza. A żeby nie było, że to się nie da się tak. Tutaj trzeba klucz jednak wsadzić, żeby to otworzyć. Dzięki wielkie. Trzymajcie się. To jak ktoś jest zainteresowany, to znajdzie na moim kanale te wszystkie metody zaprezentowane na kłódce przeźroczystej. Ja nie chciałem tego łączyć już. Później znowu powiedzą, że uczę nie wiadomo czego. A tymczasem materiałów na ten temat, na tego typu obejścia jest pełno. A takich lifehackowych, wiecie, muzyczka. I 30 sekund i to ja jakoś tak... Jeszcze nie, może kiedyś. No dobra, trzymajcie się, cześć. Słuchajcie, jeszcze tak dogram tylko króciutko, szybko, bo pojawiają się takie komentarze, zresztą ja też je rozumiem po części, że ja tutaj pokazuję, jak otworzyć i przez to ludzie tam kradną, albo mi coś ukradli, albo mogą ukraść. Ale tak tylko w gwoli przypomnienia to, że tą kłódkę można otworzyć na tyle sposobów, to jak ja tego nie pokażę, to ją dalej będzie można otworzyć na tyle sposobów. To jest tylko po to, ja to pokazuję, żeby po pierwsze uświadomić ludziom, też kiedyś nie miałem takiej świadomości, konsumentom, że można wybrać lepszy towar, że można poszukać, poczytać i za podobne pieniądze kupić coś dobrego, a nie powiedzmy coś, co łatwo otworzyć. Tak najprościej, jak mówię, wytłumaczyć to, że ja nie pokażę, że ją można otworzyć na trzy sposoby, pewnie więcej, w chwilę, to ona nagle nie będzie lepsza. Ona będzie taka sama. Tak samo będzie się udało otworzyć. Więc ja wolę na przykład wiedzieć, że coś takiego da się otworzyć i towar może wybrać inny, albo to świadomie wybrać po to, żeby jak zgubię klucz, to sobie je utworzę. Dobra, to tyle. To tyle takie małe, nie wiem, wytłumaczenie może tego, co ja robię. No nic. Dobra. Nie paplam więcej. Cześć.